Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj prezes Okręgowego Związku Judo w Opolu, Tomasz Błach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Spotykamy się przy okazji dzisiejszych zawodów Puchar Polski juniorek i juniorów w judo w Opolu. Jakieś specjalne zasługi miasto i województwo musiało położyć, żeby móc się starać o tę imprezę? Od wielu, wielu lat robimy poważne imprezy rangi mistrzowskiej w różnych grupach wiekowych. I ten Puchar Polski jest gwarancją ze strony Polskiego Związku Judo, że będzie wykonany w 100% i na wysokim poziomie. I dlatego otrzymaliśmy to zadanie. Gdzie zawody, ilu zawodników, skąd przyjadą? Zawody będą się odbywały w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gwardia na ulicy Kowalskiej 2. Będzie brał udział na dzień dzisiejszy, właściwie wczorajszy, zgłoszenia jest na około 200 parę osób z 63 klubów z całej Polski, także jest to cała czołówka krajowa. W jakim wieku będą uczestnicy? Jest to junior i juniorka w wieku między 16 a 19 lat. Wyczytałem gdzieś, że judo w tej chwili jest najpopularniejszym sportem na świecie, ale to chyba przesada. Może tak, w naszym mieście Opolu jest parę klubów judo, gdzie jak na takie miasto, takiej wielkości jest to bardzo dużo. Są kraje, w których jest sport narodowy, typu Francja, Japonia i parę krajów, między innymi Związek Radziecki, Rosja obecnie, gdzie prezydent tego kraju jest również judoką, ale naprawdę bardzo dużo ludzi ćwiczy lub ćwiczyło judo, także jest to fajny sport, bo to jest sport dla wszystkich praktycznie rzecz biorąc i nie wymagający dużych nakładów finansowych. A młodzi ludzie jak trafiają do tego sportu? Obecnie w większości zajęcia zaczynają się nawet w grupie przedszkolaków, są prowadzone. Oprócz tego są nabory ciągłe, są zawody tego typu, które służą popularyzacji dyscypliny sportu. I mówię, osoby chętne do uprawiania judo obecnie w naszym okręgowym związku nie narzekamy. Gdyby rodzice mieli jakieś wątpliwości, no bo mogą pomyśleć tak, no, że to jakiś urazowy bardzo sport, no bo się rzuca generalnie sport siłowy, to co by pan odpowiedział na takie wątpliwości, na takie obawy? Są różne jeszcze, powiedzmy, informacje typu, że jest sport kontuzjogenny i tak dalej, gdzie według badań naukowych i różnego rodzaju specjalistów jest to naprawdę w tej chwili mało urazowy sport, a poza tym dla dziecka uprawiającego judo to jest nie tylko judo, to jest tak zwana szkoła miękkiego padania, która pozwoli na to, że nawet dziecko jadące na rowerze wywróci się, potrafi się skręcić, skulić, upaść tak, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Także wydaje mi się, poza tym korekcja, wady postawy, to jest naprawdę bardzo ciekawy sport i mówię, ale tak naprawdę ten sport zaczyna się dopiero po 12-11 roku życia, prawdziwy sport, a w większości to jest szkoła miękkiego padania. No właśnie, ale jest jeszcze, bo są oczywiście chłopcy i są dziewczęta. Czy w którejś z tych grup jest więcej chętnych? Powiem tak, duży nabór jest w tej chwili do grupy dziewcząt, zauważyłem tą tendencję, ale generalnie chłopcy przeważają, bo to jest sport walki, także chłopców jest trochę więcej, ale dziewczynek coraz więcej przybywa. No właśnie, bo pan podkreśla, że to jest sport, że to jest dyscyplina sportowa, to nie jest sztuka walki dla samej sztuki, jak to często, czy forma samoobrony, to jest bardzo w konkretnym celu się trenuje, tak, żeby brać udział w zawodach. Judo akurat jest dyscypliną olimpijską i tak jak mówię, to jest sport, to nie jest, są różnego rozmiany, odmiany sporty walki, czy tam sporty sztuki walki, które nie mają olimpizmu. Tutaj jest położony nacisk w grupie starszej już na przygotowanie do najważniejszych zawodów i akurat takimi zawodami te zawody są, bo to są zawody, jeżeli mogę jeszcze wrócić do tematu Pucharu Polski, są to zawody rangowane, które powołują zawodników do kadry narodowej właśnie z tych zawodów i potem ewentualnie zawody mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w tej grupie wiekowej, także dlatego tak liczna grupa uczestników jest to rekordowa liczba uczestników. Przeglądając listy walk z poprzednich 3 lat, jest to najbardziej obsadzony turniej Pucharu Polski w przeciągu ostatnich 3 lat. A to jest dyscyplina widowiskowa, tak patrząc na to z punktu widzenia publiczności, która by chciała przejść i pokibicować? Wydaje mi się, że tak. Po prostu zawodnicy
upadają na plecy, podcinają się. No jest to dosyć ciekawe, sama rywalizacja, sam doping tej młodzieży, sam i tych rodziców, i tych trenerów, te emocje. No, warto przyjść zobaczyć. Ale system punktowania jest dosyć skomplikowany. Tak, nie ukrywam, że te zmiany, które panują w Światowej Federacji Judo i te zmiany praktycznie co jakiś czas nie służą, powiedzmy, dla normalnego kibica i nawet dla szkoleniowców, którzy czasami się już gubią w tych zmianach, ale po jakimś czasie, po chwili oglądania, jeszcze jeżeli mamy tak zwanego przewodnika obok siebie, to naprawdę nie jest to aż tak straszne. No tutaj rola dla komentatora. Będzie ktoś komentował? Oczywiście będzie speakerzy zawodów, którzy będą informowali, jakie techniki zostały wykonane, jak to się odbywa, jaki jest czas walki i tak dalej, i tak dalej. Tak patrzę na listę zakazów, czego zabrania się w judo. No bardzo długa lista. Nie, to nie jest tak do końca. To troszeczkę zamaskowane w tych przepisach to jest. Tak wygląda, jak człowiek czyta pierwszy raz to, ale jak się zagłębi, ewentualnie pójdzie na jakieś szkolenie lub na jakieś zawody, to nie jest naprawdę tak źle. A mamy silną ekipę narodową, jeśli chodzi właśnie o reprezentowanie nas na zewnątrz w judo? Jeżeli rozmawiamy o drużynie z województwa opolskiego, nie, czy... o juniorach, o drużynie narodowej. Mamy, robimy, rok rocznie robimy medal na Mistrzostwach Europy, na medal na Mistrzostwach Świata. No i tak samo mamy w tej chwili szansę na medal olimpijski. Liczę na to, bo od dłuższego czasu tego medalu nie uzyskaliśmy, ale w tym roku zdobyliśmy medal na Mistrzostwach Świata seniorek i wydaje mi się, jest szansa na Igrzyska Olimpijskie, także... A ta młodzież, która będzie startowała, to są potencjalni, może nie Tokio, ale Paryż jak najbardziej. A z województwa opolskiego ktoś się pokazał? Tak, mamy bardzo, dużą grupę reprezentantów. Są z dwóch klubów opolskich, seniorskich nazwijmy, seniorsko-juniorskich. To jest KJ AZS Opole i TS Gwardia Opole. I łączna grupa tych reprezentantów to jest 12 osób, które startują w tych zawodach. To sporo, a jak wypadamy na tle innych województw? Wydaje mi się, że nawet nieźle, bo ostatnio juniorzy z naszego okręgu zdobyli 3 medale na Mistrzostwach Polski, także nie jest to źle i mamy dwóch reprezentantów kadry narodowej jako Okręgowy Związek Judo. Są to akurat reprezentanci AZS Opole, KJ AZS Opole i tutaj trzeba pochwalić, że zawodnicy w tej grupie wiekowej wszyscy, zaznaczam wszyscy, będą walczyli o jak najwyższe cele. To jeszcze raz, o której zaczynają się zawody i czy każdy może wejść? Ile tam jest miejsc? Na hali w tym kompleksie jest 1200 miejsc, jest wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich. Rozpoczęcie zawodów jest o godzinie 11. Praktycznie nie ma jakiejś przerwy na blok finałowy, bo to judo jest sportem niewymiernym czasowym, albo przed, albo wcześniej, albo później się kończy. Także od 11 startujemy włącznie z blokami finałowymi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był prezes Okręgowego Związku Judo w Opolu Tomasz Błach. Dziękuję bardzo.